Jesteśmy na uroczystej premierze najnowszej książki, najnowszej pozycji wydawniczej autorstwa Aldony Wleklak pod nazwą W niewoli Tindera. Ty jako wydawca powiedz, co sądzisz właśnie o danej pozycji wydawniczej? No wiesz, sądzę bardzo dobrze, dlatego wydaliśmy tę książkę, ale przede wszystkim jest to na tyle ważna pozycja, bo cały czas jesteśmy w tej dobie skomputeryzowanej. Jesteśmy w sieci, szukamy w sieci przyjaźni, szukamy w sieci miłości, szukamy w sieci w ogóle wszystkiego w tym momencie. I zapominamy, przyzwyczajając się do tego, że wszystko jest łatwe i takie, wiesz, dostępne bardzo przez internet, zapominamy też o pułapkach, które na nas czekają. Nie tylko na nastolatki, nie tylko na małe dzieci, ale też na nas, kobiety, które niby mamy wszystko poukładane, przeszłyśmy wiele, ale nadal mimo wszystko gdzieś tam się zatracamy, szukając dla siebie miłości, po prostu chcąc dla siebie kawałka szczęścia. Z tego co wiem od samej autorki, dana książka została napisana została oparta na faktach autentycznych. Czy potwierdzasz to? Tak, oczywiście. To są historie zresearchowane przez Aldonę, do których się szykowała, sprawdzała, pytała. No, była taką detektywką, tak bym powiedziała, i no, sprawdziła też chyba na sobie, nie wiem czy mogę o tym mówić, ale chyba może tak. Już tutaj zdradziłam dużo, ale rzeczywiście to są historie z życia wzięte. A powiedz, bo z tego co wiem, książka ukazała się w formie e-booku, jak i zarazem audiobooku, i dla osób, którzy na przykład nie chcą sobie siedzieć, na przykład czytać książkę, mogą sobie włączyć, mogą ją sobie posłuchać. Zgadza się, i to jest super opcja, dlatego że no, po pierwsze czyta ją Laura Breszka, więc jest ona przeczytana emocjonalnie i też w odpowiedni sposób. To nie jest takie czytanie po prostu, jak my byśmy sobie czytali na głos. Super opcja do podróży, no i wszystko się dzieje w internecie, więc mamy teraz też internetowe wydanie książki. Jest ona dostępna na wszystkich streamingowych portalach, ale też można ją zakupić detalicznie na naszej stronie, na Papierowym Motylu, ale również w księgarniach internetowych, które sprzedają wersje cyfrowe książek. I na samym zakończenie powiedz, jak długo trwało właśnie przygotowanie do wydania tejże książki? Zrobiliśmy to szybko, więc proces pisania był dłuższy, ponieważ Aldona już jakiś czas temu zaczynała od reportaży na ten temat, ale samo wydanie od momentu, kiedy Aldona do mnie zadzwoniła i mówi, słuchaj, mam temat, to mówię, dobra, zacieramy rączki i szybciutko szykujemy, no bo po co czekać, jak już jest wszystko gotowe.